Sol, sol i odrobina pieprzu. Witam was bardzo serdecznie w 19 odcinku naszej luźnej rozgrywki z The Sims 3, kochani. Dzisiaj się będzie działo. Oj, będzie się działo. Słuchajcie, kochani, jesteśmy przed ośrodkiem naukowym, bowiem nasza Holly wyszła z pracy i znowu jest osmalona. Ale nie szkodzi, nic to, my jej to wybaczamy, choć dzisiaj jest jej wielki dzień, więc na pewno ją zaraz wsadzimy do wanny, bo zobaczcie, Holly zdobyła awans w pracy. Tak. I dostała premię w wysokości 1884 simelony. No i teraz zarabia 204 simelony na godzinę, co już jest naprawdę niezłą kwotą. A tak w ogóle to się teraz... piastuje, kochani, stanowisko analityk genów. Wow, ale się cieszę. Więc kochani, wybieramy się dzisiaj z naszą Holly, oczywiście... No gdzie się wybieramy? No jedziemy świętować, kochani! Będziemy się bawić! Będziemy pić drinki! Co my to dzisiaj nie będziemy robić? No bo przecież dzisiaj będzie wieczór panieński! Oczywiście, że tak! I tak sobie jeszcze pomyślałam. Holly, wiesz co? Idź od razu, moja kochana, tu, dobra? I weź sobie prysznic. I tak sobie jeszcze pomyślałam, że pod koniec odcinka zrobimy taki mały myk i skoczymy sobie w przyszłość. To będzie taki prezent dla naszej Holly. Prezent z okazji wieczoru panieńskiego naszej Holly. Zjedzmy coś. Lepsze relacje z Sefem. Jak ja se fajnie saplaniam. Nie, my nie chcemy lepszych relacji z Sefem. I tak w ogóle to jeszcze chciałam, żeby właśnie się wystylizowałam. Co ja dzisiaj mam z tą gadką? Żeby Holly sobie nową, fajną kieckę jakąś ubrała, bo nasza Molly już ma wybrane ubranko, więc ja się z nią połączę, z nią, z wami, jak już będzie ubrana w nowe ubrania, jak ona się fajnie patrzy, jak te jeansy leżą na jej pupie. No i potem zobaczymy, jak będziemy organizować te panieńskie, na którą godzinę, gdzie i tak dalej. Wszystko się wywiecie za chwilę. No, nowe ubranko już przygotowane i chyba bardzo się podoba naszemu narzeczonemu, bo właśnie takie komplementy tam prawi i w ogóle. Okej, ale myśmy tutaj mieli chyba coś organizować, prawda? Więc moja droga, wyciągasz telefon i jedziemy z tym koksem. Wybierz cel. Ach, już mam tutaj gotową miejscówkę. I to jest obiekt, który jest ze store. Oczywiście będzie link w opisie. Oczywiście zmieniony przeze mnie w środku, żeby nie było. I tak się zastanawiam, ale chyba nie będziemy brać tego wyłącznego dostępu. Czy na 18 to będzie dobra? Myślę, że bardzo dobra godzinka. Ale zaraz, bo będzie to wieczór panieński. Imponujące przebranie, a zatem nie mamy możliwości wyboru. Już zapomniałam, rzeczywiście tak było. Ponieważ w moim let's playu dotyczącym, to był The Sims 3 Challenge, zostawię wam też link w opisie, jakbyście mieli za mało trójki, to tam macie trójkę od początku, od podstaw aż do samego końca, do ostatniego dodatku, jaki wyszedł, więc ja wam polecam, jeżeli macie ochotę sobie zobaczyć, to bardzo proszę. I tam właśnie też była taka sytuacja, że Simka Maja oczywiście miała swój wieczór panieński. Rzeczywiście dziewczynom przygotowałam wtedy Mai i Emily, jej przyjaciółce, piękne kiecuszki, po czym jak wybrały się na imprezę, no to wszystko poszło. Zobaczcie, czyżby Bella już była dorosła? No to zapraszamy Bellę oczywiście, zapraszamy... Właśnie się zastanawiam, bo Tori, to wiecie, ona tam coś słodkie oczka robiła do naszego chłopaka, nie bardzo narzeczonego już w tej chwili. Agnieszka na pewno będzie też. Kogo jeszcze możemy tu popatrzcie, my mamy bardzo mało przyjaciół, to znaczy są męscy przyjaciele, ale to wiecie, to jest w końcu
kurczątko, wieczór panieński, tak? Przyjaciele i sąsiedzi. Sami faceci, zobaczcie. No dobra, wezmę tą Tori, bo nas będzie tam strasznie mało. Danutę Langrab oczywiście też zaprosimy. A czemu tutaj nie mamy nic? Daleka znajoma Sima, Molly. Dobra, no to trudno. Trudno darmo. A czy tak, siostry nie możemy zatrudnić, zaprosić? No chyba nie. No dobra. Zapuścimy jeszcze Tamarę, Babe, no już niech tam będą laski. Okej, okay, czyli o godzinie 18 zaczniemy nasz wieczór panieński. No słuchajcie, goście się już zjeżdżają, bryki różne podjeżdżają, dziewczyny widzę też już się przesuwają taksówką, o już za chwileczkę będą. I jestem bardzo ciekawa, jak się zmieni strój naszej Molly. Także już, kochani, idę do środka, do środeczka, bo to właśnie tam ta zmiana następuje, co jest bardzo trudne, bo coś mi, kurczątko, te balony przeszkadzają w prowadzeniu kamery. Dobra, chodźcie, dziewczyny, bo ja to muszę zobaczyć. Pokaż się, no. I teraz będzie fru. Hej, cześć, Bella. O, jakiś taki... No oczywiście, ale super. No dobra, pokażę Wam jeszcze szybciusieńko ten lokal, bo potem będę pewnie z kamerą miała problemy. Tutaj zrobiłam takie pierwsze wejście, oczywiście wata cukrowa, popcorn jest od tak, żeby tylko cokolwiek było. Tu mamy oczywiście podium DJ-a, tutaj jest bar, mam nadzieję, że będzie przez jakiegoś... miksologa super prowadzony, dziewczyny już tańczą, no i wszystko jest utrzymane oczywiście w takim stylu Las Vegas, no bo też taki jest tutaj klimat i zresztą ta parcela właśnie jest do tego, ale jest do tego stworzona, ale ja tutaj wstawiłam tak czy siak dodatkowe obiekty, bo bardzo mi się podobały i bardzo mi tutaj pasowały, że możemy sobie nawet coś zagrać. I na samej górze, kochani, mamy, tu jeszcze są też automaty do gry, mamy basen, ale ja usunęłam specjalnie tutaj drzwi, żeby nam w strojach kąpielowych nie chodzili, bo potem jak się nam goście rozpieszną, to naprawdę to nie jest przyjemne, w ogóle nie jest przyjemne. I czekamy na oczywiście jakiegoś miksologa. Jak... Nie, nie idziesz tam! Gdzie ty tam chcesz iść, kobieto? Jest otwarty rachunek, ale nie ma miksologa. No dlaczego? Dobra, dziewczyny już tańczą. Chodź tutaj, kochana, idź tutaj. No chodź tutaj do swojej siostrzyczki, ty jesteś tutaj główną. Dziewczyny już to wywijają, proszę bardzo. Dołącz, będziesz razem z nią. No trochę smutno, że tu nie ma żadnego... żadnego... DJ-a. A możemy tu kogoś zatrudnić? No co ty? Chyba, żeby nasza Molly poszła i zagrała. Poczęczymy sobie, siostrzyczka, poczekaj, mam tu dla ciebie niespodziankę jeszcze, poczekaj chwilę. A pan, to jest miksolog? Halo? No chyba tak. Zaraz przyjdziemy, nie wypatruj, zaraz, tak, ładnie umyj nam tu ladę, bo my tu zaraz na drineczki przyjdziemy. Zanieś imprezowy drink do. No do Holly, no przecież to jest panna młoda, no nie? A pan się rozebrał, czy pan... pan paździerz, patrzcie. Baczność! Tak, jest niespodzianka! Jest! Proszę cię, Holly, to dla ciebie pan przyszedł, to dla ciebie pan się rozebrał. Ono tu, Holly. Chodź tu, podejdź tu. O, więcej panów przyszło. Chodź tu, Holly, chodź. Chodź tutaj szybciusieńko. Molly, chodź tu też, bo trzeba to uwiecznić.
cię nie wow. Gdzie jest Holly? Holly, gdzie ty jesteś? Dobra, już... Kurczątko, ale z tobą jest ciężko, kobito. Chodź, popatrzysz się, jak pan... poproś o zaprzestanie? No skąd? No skąd? Chodź, pooglądasz. Och, te ściany. Ach, te ściany mi przeszkadzają. Chodź tutaj. Albo tu. Lepiej. Zrobimy zdjęcie, Holly, wiecie? Na chwilę spuściłam ich z oczu. Molly właśnie przegrała 1000 simelonut w ruletkę. No czy wy to widzicie? Jaki jest twój znak zodiaku? Wygląda na to, że ty i ja jesteśmy sobie No chyba nie. Okej, Molly już tam zaczyna coś, nie coś, imprezować, ale słuchajcie, fajnie by było jakby ona... nie ty, ty. Jakbyś poprosiła o to, żeby... O pozowanie to nie, ale żeby wygłosił toast. To byłoby fajne, bo... A gdzieś ty znowu polazła? Chodź tu! Chodź, będą toasty! To co? Co z tym toastem? A tej tylko jedno w głowie. To słuchaj, poprosisz swoją. Proszę bardzo. Proszę bardzo, on jest jakiś dziwny. Molly wygłosi toast, aniołku. Oczywiście, że tak. No pewnie, że tak, skarbie. To dla ciebie wszystko. Jesteś dzisiaj gwiazdą tego wieczoru. Chodźcie tu, chodźcie, chodźcie. Mnie was tutaj potrzeba. Chodźcie, chodźcie, będziemy pić. Chciałam powiedzieć jedno, kochani. To moja siostra i najlepsza przyjaciółka. Nie ma nikogo lepszego na świecie. I powiem wam, to będzie najlepsza panna młoda ever. Dlatego dzisiaj będziemy pić i będziemy ją... Ja to muszę uchwycić i muszę na stronę The Sims 3 społeczność wysłać. Bo to jest po prostu... No to jest epickie. To jest epickie. No ale nie, no kamera, nie leć mi tu. Wywija ta nasza Holly równo. Trzeba by było jakieś jedzonko jeszcze zamówić, bo one tutaj zaraz będą głodne. No pięknie, pięknie. Kochanie, weź zamów jedzenie dla wielu osób. Pikantne skrzydełka, to też coś zjesz. A ja tutaj się naszą pannę młodą przyszłą zajmę. Ale wywija bosko. No, super, po prostu super. Nie wiem, jak długo tutaj te imprezy trwają, ale zobaczcie, jest już godzina pierwsza. Holly, ty jesteś bardzo głodna? No, trochę jesteś. I do toalety też byś musiała. To weź sobie ten talerz tam. Chodź, chodź. Slajzuj, slajzuj dziołcha. Już wystarczy tego. Ach, ona się tam tak rozbawiła. O, zeszła, zeszła. Usiądźcie sobie. No, widzę, że panowie tutaj sobie nieźle poczynają. No pięknie, po prostu cudnie. No mogłaś tu usiąść, Holly. Dobra, Molly sobie już tamten, to możesz sobie też teraz trochę czarujące spotkanie, proszę bardzo, z panem. Zrobimy małe potańcówki. A może byśmy tak, a może my taki z miksologiem postaw kolejkę drinków. No, postaw, postaw. Nie wiem, co ona tam, czym go tam czaruje, jakimś bukiecikiem. Chodź tu, podejdź tu, podejdź tu, chodź, 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 kochana. Nie siedzimy, bo to dzisiaj twoja impreza, nie ma co siedzieć. Jeszcze się w życiu nasiedzisz, jak już będziesz matką, dorosłych dzieci, będziesz miała wnuk, coś nasiedzisz, dziewczyna, teraz się bawimy. Śpiąca jesteś, trudno, tu nie ma, nie ma. Gdzieś ty polazła? Do kibla poszłaś z tym!
No wiesz co? Molly! No dobra, no wszędzie jest w sumie... Dobra. Nieważne, nieważne. Co, możesz jeszcze przyjazne? Weź jeszcze tam piątkę przybić siostrom. Dobra, obie są śpiące, no trudno. Chodźcie tutaj, chodźcie, chodźcie. Idziemy tańczyć. Nie ma to, to tamto, no trudno. Taniec, ona by chciała jeszcze pogadać tam z Simem Ferdek. Ferdek? Gustaw, Ferdek ty. Dobra, więc możesz z nim pogadać, poznaj go tam. Pogawędka. Chilabaka. No, to ci to wyszło. A weź swojego przyszłego spryskaj. Weź go spryskaj. Opryskaj go za to, że przylazł na twoją imprezę. No, ja ci dam na moje panieńskie. On się ucieszył, wcale go to nie zniechęciło. No dobra, to zatańczcie sobie razem. Czy nasz już się skończył wieczór? Bo nie wiem, czy się skończył, czy nie. Ciekawe, czy nam się ta impreza udała. Bardzo jestem ciekawa, zobaczymy rano. Ale zobaczcie, bo już jest rano, rano! Jest szósta! No, Bella ubrała się, nie poszła w majtasach do domu, a my wracamy, kochani, wszyscy razem jedną taksówką. Impreza, którą zorganizowała Sim Holly, osiągnęła umiarkowany sukces. Oj, przykro mi, kochanie. Naprawdę myślałam, że to będzie super epickie. Nie wiem, czemu nie wyszło. Co tam takiego jeszcze mieliśmy zrobić? Nie zapomnij zapłacić rachunku. Te drinki nie były gratis, rachunek przyjdzie pocztą, dobra. Naprawdę wiesz, jak się zabawić, zadzwoń do mnie, jak tylko wpadniesz na jakiś pomysł. Zobacz, czy wszyscy przyjechali, czy Omar został? No Omar został oczywiście, nie? No bo po co? Po co mam iść do domu, nie? Po co? Tak w ogóle. Dobra, kochani, to ja kładę naszych milusińskich i łączę się z wami, jak tylko się powysypiają. Holly się tak strasznie cieszy, bo dostała coś od Omara. Został, Holly właśnie dostał, prezent przysłany pocztą, nadawcą jest Omar. Myślę, że to może ci się przydać. Nie, ja nie wiem, co to jest, ale coś to jest. I jeszcze dostaliśmy oczywiście list miłosny, no bo miłość rośnie wokół nas. A my tu już, moi kochani, mamy wyciągnięte to ustrojstwo, bo bardzo, ale to bardzo chciałabym oczywiście udać się w przyszłość. I to nie będzie taki długi wypad, bo my sobie to oczywiście wszystko odrobimy, te utopie, dystopie i inne opie. Ale dzisiaj chciałabym, kochani, pojechać tak tylko na chwilę, zobaczyć, co tam się zadziało, co tam u naszych potomków. To bardzo chciałabym to zobaczyć, dlatego właśnie wzywam Emita, żeby udostępnił nam portal i żebyśmy mogły przede wszystkim dowiedzieć, jakie mamy skreślić cyfry w totolotka. W komentarzach zaznaczyliście, że spoko, nie ma problemu, więc no, jak najbardziej. Na Włohatelamy wracałem do domu, do Oasis Landing. Gdy nastąpiło zakłócenie temporalne, mój portal podróży w czasie pogubił wszędzie swoje akumulatory. No, oczywiście. No, masz tu swoje akumulatorki śmieszne, których jakbyś sam nie mógł se pozbierać. I co? No i? To możemy już, czy nie możemy? Tak, możemy już. Możemy, z Holly. Omar zostaje. Czy na pewno chcesz... Tak, tak, właśnie, właśnie to chcemy. Wylądowały nasze dziewczyny. Gdzie jesteś, Holly? O! Ale tu fajnie. Fajnie będzie, jak będzie taka utopia, nie?
ale tak, ja wiem, że tutaj będą zadania i tak dalej, no generalnie fajnie by było tutaj posiedzieć trochę i wiecie, trochę powywijać w przyszłości, bo ja bardzo lubię ten świat. Naprawdę, chociaż byłam bardzo sceptycznie nastawiona do tego dodatku, to bardzo lubiłam wysyłać tu moich simów. Bardzo mi się podobały te wszystkie nowe rzeczy, takie super nowoczesne, te kapsuły, te gotowania, te windy, to no wszystko mi się podobało. Tak samo te wiolonczele, takie nowoczesne i te stworki, takie te tutaj, proszę, takie słodziaczki. To wszystko też bardzo, bardzo mi się podobało. Uważam, że to był bardzo dobrze zrobiony dodatek. Może jak ktoś nie lubi takich klimatów super nowoczesnych, no to dla niego to tak no. Ale jednak mimo wszystko uważam, że postarali się jako ostatni dodatek stworzyć coś naprawdę fajnego. Dobra, dokonała... Okej. Twoi potomkowie zostali zlokalizowani, mieszkają w miejscu o nazwie nad przepaścią 508. Ja tam się z nimi udam, z naszymi dziewczynami, wiecie? Ja wiem, ale... No nie, ale my tego nie będziemy robić, chociaż naprawdę strasznie bym chciała, ale nie. Okej, musiałam wejść w edycję miasta, bo to nie jest wcale takie proste znaleźć ulice, bo one się nie wyświetlają, wiecie, tak jak najdziecie sobie myszką. Więc to są nasi potomkowie rodziny Scott i na pewno za chwileczkę pójdziemy ich odwiedzić. Dziewczyny już tutaj jadą i w ogóle to spójrzcie, jakie tu są samochody, niesamowite. Ale tak sobie jeszcze pomyślałam, że ponieważ my w tej chwili jesteśmy na początku naszej rozgrywki tak naprawdę, to no wiadomo, ich fundusze są jakie są, tak? Jakoś tam wielkich kokosów nie mamy, mamy 42 tysiące, ale mimo wszystko coś tam mamy, a jednak ta nasza rodzina zapowiada się, że wylądowała w takiej dosyć słabej okolicy, chyba najuboższej okolicy, jaka tutaj jest, Oasis Landing. No, także musimy się postarać, moi drodzy, i te totolotki puszczać, co by tu przyszłość naszych potomków ustawić na jakieś lepsze dzielnice, nie? Kochana, weź przywitaj przyjaźnie, a ty przywitaj tego na desce takiej fajnej. Powitaj potomka, żeby nam nie spalili gum. Nie wiem, kim ty jesteś, ale bardzo możliwe. Poznaj go, że jesteś moim praprawnukiem. Z tego, że to są potomkowie Molly. Molly, to istniejesz. Słuchaj, szansa, że jednak jakiegoś chłopa wyrwiemy i będziesz miała dzieci. Dobra, kochani, no to jedziemy do centrum, bo nie ma co, i będziemy szukać te losy na loterii. Czy to w ratuszu się robi? Oczywiście, że tak. Więc najpierw sprawdzi to jedna Kaśka Maryśka, a potem sprawdzi to druga Kaśka Maryśka. A co? Nie będziemy tutaj sobie iść tak na skróty. Jak już robić, jak już kraść, to porządnie. To miliony. Ale cóż to, Molly nie zdołała znaleźć żadnych przydatnych informacji? Idź jeszcze raz sprawdź. Zobaczymy, czy Holly się uda. Holly zachowuje się niewłaściwie. Aj, przesadzacie. A Holly zdołała znaleźć kilka wygranych. Jak się cieszy. Dobra, skarba, no to przepraszam za moje psy. To była bardzo krótka wizyta, ale musimy wracać do domu. Kup wygrywający kupon na loterii. Chodź. I nasza Holly też. Jak szaleć, to szaleć, nie? A w międzyczasie w naszym mieście pojawił się festiwal lata.
No, jestem ciekawa, kiedy przyjdzie ogłoszenie wyników losowania. Idźcie. Kupujcie, dziewczyny, kupujcie i wygrywajcie. I trzymamy kciuki. Oh my god. Czy widzicie? Czy wy to widzicie? 1,048,427 simelonów. No, brak mi słów. No, jesteśmy bogaczami, możemy sobie na wszystko pozwolić, bo to w zasadzie Holly wygrała. A 5000 tylko Molly. Jak to dobrze, że Holly poleciała z nami. No i co my teraz zrobimy z tymi pieniędzmi? Co my teraz z tym zrobimy? Ale mamy problem? Co my teraz z tym zrobimy? Ja nie wiem. Ale póki co, kochani, będę się z wami żegnać, skarby. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. W kolejnym odcinku będziemy organizować oczywiście ślub i oczywiście będziemy kupować nową chałupę, bo nas stać. Serdecznie zapraszam was w takim razie do naszego spotkania w kolejną niedzielę, a ja się z wami już żegnam, sól, sól, odrobina pieprzu i pa, pa! 1,000,000